Cześć, witam wszystkich słuchaczy i słuchaczki w podcaście z podwody. Tym razem odcinek bonusowy, a mianowicie recenzja sprzętu tego, który tutaj widzicie, czyli Oceanic Plus Dive Housing. Jest to obudowa do iPhone'a, która zamienia go w kamerę podwodną, w aparat fotograficzny no i przede wszystkim dodatkowy komputer nurkowy. Oceanic Plusa możecie znać z wcześniejszych recenzji, które robiłem testując zegarek. Zegarek Apple Watch Ultra. Do niego właśnie dodatk do dedykowana aplikacja Uszalnik Plus, która zamienia Twój smartwatch w komputer nurkowy. No i co? Teraz pojawiło się w Polsce urządzenie Dive Housing, które właśnie zamienia iPhone'a w komputer nurkowy i jednocześnie kamerę i aparat fotograficzny. Warto sprawdzić. I zacząć z tego korzystać. Ja jestem bardzo mile zaskoczony, bardzo mi się podoba to urządzenie. Przetestowałem je w wodach ciepłych, wodach zimnych i jak na razie są same pozytywne moim zdaniem opinie. To co? Zobaczmy, co jest w pudełku. Materiał ten powstał przy współpracy z firmą ECN Systemy Nurkowe, którzy są oficjalnym dystrybutorem obudowy Oceanic Plus Dive Housing. No dobra, mam plus Plusa, udało się go zdobyć. Czas go otworzyć. Pudełko jest bardzo fajne. Z tyłu mamy jakiegoś QR-koda, który pewnie kieruje do strony plus, Plusa. Numer seryjny. Dobra, zobaczmy co jest w środku, bo na pewno będzie ciekawe urządzenie. O, mamy bardzo fajne pudełeczko, którym trzymamy pewnie urządzenie. W środku znajduje się, jak widzicie, pudełko Taki fajny pokrowiec, zrobiony z gumy, a pod nim pewnie instrukcja obsługi i karta gwarancyjna. Ciekawe, czy znajdziemy język polski, jest francuski, portugalski, niemiecki. No jest troszeczkę tych języków. Tak, mamy też po hiszpańsku, no ale ciekawe, czy będzie po polsku włoski, angielski. No, angielski powinniśmy znać, ale zobaczymy, poszukam, poszukam. Tak, jest też instrukcja na szczęście po polsku wraz z kartą gwarancyjną. Super, dobra. Wracamy i zobaczymy, co znajduje się w tym magicznym pudełeczku wykonanym z fajnego tworzywa. Fajna obudowa, zapinana na zamek błyskawiczny. No i co, otwieramy ją i patrzymy, co jest w środeczku. No tak, mamy urządzenie Oceanic Plus. O, dosyć twarde i ciężkie, także wydaje się, że jest solidnie zrobione. Jakieś śruby mocujące. No naprawdę wygląda solidnie, fajnie się je trzyma w ręku. Tu jest taczki korek, który zabezpiecza pompkę, która robi podciśnienie w środku obudowy. W środeczku jest jej wentyl i powietrza. No solidna obudowa, powiem tak, solidna, twarda obudowa. Do, do ciężki, otwiera się ten zameczek, ale bardzo dobrze. No co my tu mamy w środku? Uchwyt do przytrzymywania telefonu, schowek na takie specjalne kapsułki, w których się trzyma pochłaniać wilgotności, w razie gdyby do, dostała się jakaś do, do środka obudowy. No tu mamy włączenie, zaczyna mrugać lampka, no i takie gumowe uchwyty, które trzymają telefon. Dobra, zamykamy go i patrzymy, co będzie dalej. No fajnie, naprawdę ciężka obudowa, twarda. Wydaje się być solidnie zrobiona, dobrze trzyma się w ręce. Guziki chodzą również bardzo fajnie. Zobaczymy, co jeszcze jest w pudełku. No, w pudełku mamy poza tym, właśnie koreczkiem, tu sobie go wrzucę kabelek kabelek do ładowania samej obudowy, USB-C. Hmm, tutaj jest. A, to jakiś uchwyt, żeby sobie zrzucić, być może na rękawice, czy gdzieś trzymać pod wodą. Taki widzę standardowy. No, jakieś pudełko. W którym znajdują się dodatkowe rzeczy do całego urządzenia. Jest tam oh, sporo, całkiem sporo ich w takim małym pudełeczku. Ojej, co my tu mamy? Okej, okay. urządzenie do zmieniania o ringów. Same o ringi, kilka zestawów. No, na pewno się przydadzą do wymiany. Smar do o ringów, żeby nasmarować przy wymianie. Dodatkowe gumki trzymające telefon, no i właśnie te pochłaniacze wilgotności 5 sztuk, które wrzuca się do samej obudowy. No dobrze, teraz warto powiedzieć o troszeczkę o takich parametrach tego urządzenia. Ono jest dosyć solidne i ciężkie. Jak to się mówi, czuć pieniądz w tym. Zostało wykonane naprawdę poważnie i bardzo fajnie, zwłaszcza, że w pudełku mają dodatkowe oringi, smary, gumki jakieś i inne tego typu zapasowe elementy, które nam się przydadzą, jeśli robimy tych zdjęć dużo i dużo nurkowań. No ale powiedzmy sobie o samych parametrach tego urządzenia. Głębokość maksymalna, na której może pracować to urządzenie to 165 stóp, czyli 60 metrów. Maksymalnie na 60 metrów można zabrać tą obudowę. Ja z nią jeszcze nie byłem tak głęboko. No ale poniżej 20 metrów udało się zejść, zrobić jakieś zdjęcia testowe. Temperatura pracy urządzenia to jest od 4 do 35 stopni, czyli no, wydaje się, że urządzenie może pracować w naszych polskich zimnych wodach. Teraz ostatnio nurkowałem 31 grudnia w koparkach w Jaworznie. Woda miała 5 stopni, no więc stopień poza limitem tego urządzenia. Nic złego się nie stało, bardzo fajnie urządzenie pracowało. Nagrało filmy, porobiło zdjęcia, wyświetliło bardzo fajny profil nurkowy. Jeżeli mowa o nurkowaniu, to iPhone staje się właśnie komputerem nurkowym dzięki tej obudowie, ponieważ ona posiada czujnik głębokości. No i w połączeniu z aplikacją Szanik Plus, dokładnie tą samą aplikacją, którą wykorzystuje się w zegarku Apple Watch Workla, mamy drugi komputer nurkowy. Zastosowany algorytm przy nurkowaniach to jest Bulman ZHL16 z możliwością ustawienia gradient faktorów. Możliwość nurkowania w, na akwalungu, rozróżniamy tam powietrze i Nitrox do 40%. No i oczywiście jest freediving i snorkeling. Taki tryb ta obudowa również przewiduje, dokładnie tak samo jak zegarek, który wcześniej testowałem. Czas pracy na baterii według producenta 100 godzin. Więc całkiem, całkiem sporo. Wydaje mi się, że będzie to pewnie mniej, jeśli będziemy nurkować w zimnych wodach i często korzystać z pompki, zmieniać, wyciągać, zmieniać, wyciągać. Też krócej pewnie popracuje na baterii nasz iPhone niż ta obudowa. No cóż, obudowa jest solidnie zrobiona, bardzo fajnie się trzyma. Tutaj ma takie dodatkowe trzy zaczepy, trzy gwinty, w których możemy dokręcić lampy, dodatkowe uchwyty na przykład, żeby lepiej trzymać taki. Ten cały nasz sprzęt i go wyważyć. Jest też możliwość zaczepienia na dole jakimś retraktorem, tą budowę, żeby była przypięta do naszego, nie wiem, skrzydła czy jakiegoś innego elementu nurkowego, ma negatywną pływalność, więc warto ją przyczepić, żeby to po prostu nie, nie uciekła. Jeżeli chodzi o wspierany sprzęt, to system operacyjny to musi być iOS 16, czyli dosyć nowa wersja ios -a. i tak naprawdę, jeżeli chodzi o telefony, które wspiera ta obudowa to tak naprawdę od iPhone'a SE drugiej generacji do najnowszego iPhone'a. Wszystkie te telefony są wspierane. Tutaj możecie zobaczyć listę wspieranych urządzeń. Powiem tak, jeżeli chodzi o podłączenie tego urządzenia, wydawało mi się, że będzie to skomplikowane, jakieś rozkręcanie, rozwiercanie i czytanie skomplikowanej instrukcji, tak naprawdę jest to dosyć proste. I samo urządzenie przygotowało, producenci przygotowali bardzo fajną wideoinstrukcję. Więc tak naprawdę nie trzeba nic specjalnie czytać, tylko po prostu uruchomić urządzenie, uruchomić aplikację w telefonie Oceanic Plus i postępować zgodnie z wideoinstrukcją, którą zobaczcie, jak się go podłącza. Czas teraz na uruchomienie tego urządzenia. Odpalamy aplikację Oceanic Plus, wybieramy sobie kwalung. Czekam, aż się połączy z obudową. Komórka musi być w trybie samolotowym. No i co? Odpalamy urządzenie i lecimy z instrukcją, która tutaj w sposób animowany wyświetla się nam na telefonie i bardzo fajnie pokazuje, co należy zrobić. No tak, czyli co? Trzeba otworzyć nam obudowę. Ten mechanizm naprawdę ciężko chodzi, więc bardzo fajnie, mocno dociska nam uszczelki. No i co? Teraz musimy wsunąć ten telefon pod te zaciski i przytrzymać gumką. W międzyczasie odkręcam sobie jeszcze zawór do pompki, która zrobi podciśnienie w tej obudowie. No dobra, wrzucę tutaj ten pochłaniacz wilgotności. Tak, jest w instrukcji, która się wyświetla gdzieś tam na telefonie. Zamkniemy ją tym plastyczkiem i mam nadzieję, że nie wypadnie. Dobra, kliknęło. Teraz co? Zgodnie z instrukcją, odpalić trzeba. Wsadzić trzeba telefon, Ech, nie, te, nie w tę stronę, dobra. Działa, telefon siedzi. Guzik już przestaje działać, bo jest połączony z obudową, więc teraz wszystko musimy go zamknąć i będziemy już sterować tymi guzikami, które są w obudowie. Obudowa łączy się z telefonem po Bluetooth. Zapinamy obudowę, no i teraz co, klikamy pomarańczową strzałeczkę w prawo, jako że jest gotowe. No i w tym momencie pompka Zaczyna wyrzucać powietrze, dzięki czemu zrobi nam się tam podciśnienie w tej obudowie. I powinna być ona szczelna. No i teraz czekamy około 3 minut, kiedy urządzenie samo sprawdzi, czy te wszystkie uszczelki są szczelne. Jest tam jakiś mechanizm, który to weryfikuje. I po tych trzech minutach, jeżeli wszystko jest ok, będzie można rozpocząć no, nurkowanie i oglądanie. Tego, co się dzieje. Dobra, przy okazji zakręcę sobie ten zaworek, którym było odsysane powietrze, żeby był szczelny. No i no, tak wygląda telefon w środku. Trzy kamerki, którymi nagrywam podcast, oglądają przez szybkę. Wszystko jest ok. Zostały jeszcze dwie minutki do sprawdzania tego ciśnienia. No zobaczymy, co dalej. Ok, czas dobiega końca. Mam nadzieję, że będzie urządzenie szczelne i będzie można już nurkować. OK, urządzenie pokazuje, że jest gotowe, że jest ready. Wyświetla się ten komputer, który jest dokładnie w aplikacji Oceanic Plus i go widać na smartwatchu Apple Watch Ultra. Dokładnie tak samo. Można przyglądać stan baterii obudowy, głębokościomierz, kompas, czas i tak dalej. Więc dokładnie mamy teraz zduplikowany komputer. Jeden to jest Apple Watch, a drugi to obudowa Oceanic Plus. Czas na nagranie pierwszego filmu za pomocą budowy. Tutaj spotykam znajomych na koparkach. Szukamy kadilaka. No cóż, nie udało nam się go odszukać. Ale zdjęcia i filmy wyglądają tak naprawdę bardzo, bardzo fajnie. No, wszystko zależy od tego, jakiego iPhone'a włożymy i jakiego jakości on robi zdjęcia i filmy. Obudowa tutaj tak naprawdę w niczym nie pomaga. Ma tą kolekcję kolorów, którą zobaczycie w dalszej części filmu. Ona troszeczkę głupiała, kiedy robiłem testy na DeepSpot, Tam było dla niej zbyt niebiesko i algorytm nie potrafił poradzić sobie no, z tym oświetleniem. W jaskiniach tak samo, bez dodatkowego źródła światła, no, po prostu iPhone nic nie widział. Natomiast jeżeli chodzi o takie rekreacyjne robienie filmów, zdjęć pamiątkowych, to wygląda to naprawdę świetnie. Jest to wygodne, działają wszystkie te zoomy, które znamy z telefonu. Tutaj pozdrawiam Ciebie, Marcin. Ty przybywasz z troszeczkę lepszym sprzętem. Dobra, kończymy nurkowanie. Trzeba przytrzymać dwie sekundy ten guzik, potwierdzić. Następnie instrukcja nam pokazuje, żeby, no co, wyczyścić obudowę z pozostałości wody. Udajmy, że zrobiliśmy. Odkręcić ten zawór i wpuścić powietrze do obudowy, żeby można było ją otworzyć. Wciskamy guzik, powietrze się uzupełnia. No i klikamy zgodnie z instrukcją. Robimy to co trzeba. Zakręcamy zawór. I teraz już można bezpiecznie otworzyć obudowę. No, ciężko chodzi, bo naprawdę nas jest mimo wszystko zasana. Ale po jej otworzeniu słuchaj takie psk, psyknięcie, ładuje się powietrze, no i już można wyciągnąć telefon, i telefon jest gotowy tak naprawdę do normalnego użytkowania. W środku wszystko jest suche. I można spokojnie przeklikać dalej. Proces, zamknąć obudowę, schować ją, naładować, i przygotować do kolejnego nurkowania. Żeby ją wyłączyć, trzeba przytrzymać przycisk przez dwie sekundy, lampka gaśnie i gotowe. Po nurkowaniu w aplikacji Uszanik Plus w sekcji Logbook możemy obejrzeć zdjęcia i filmy, które wykonaliśmy przy pomocy obudowy. To co mi się bardzo spodobało, to profil nurkowy z zaznaczonymi punktami, w których robiło się właśnie film lub e, zdjęcie. Takie niebieskie kropeczki, jeżeli przyglądamy dane zdjęcie, ono się poświetla na pomarańczowo. Bardzo fajnie to wygląda. Widzimy głębokość i czas e, nurkowania, także możemy szybko odnaleźć się w naszej rzeczywistości. Pokażę Wam też przykład autokorekcji kolorów na kilku zdjęciach. Możemy ją włączyć w aparacie. I tak wygląda zdjęcie oryginalne, a tak po włączeniu algorytmu do korekcji kolorów. No i tutaj przykład z koparek z zimnego akwenu. Sami ocenicie, czy ten algorytm daje radę. Jeżeli chodzi już o samo nurkowanie, to Nurkowaniu możemy zobaczyć to, że iPhone stał się zupełnie teraz nowym komputerem nurkowym, czyli mamy aplikację Auszanik Plus i korzystamy z zegarka Plocz Ultra, plus dodatkowo mamy tę obudowę. To mamy tak naprawdę dwa komputery nurkowe i widzimy różne pomiary głębokości czasów nurkowań właśnie w aplikacji Auszanic Plus. Zobaczcie, po nurkowaniu widać, że są one rozróżniane. To, co jest bardzo fajnego, obudowa nakłada na nasz profil nurkowy, to na jakiej głębokości byliśmy, zdjęcia i filmy, w którym momencie to robiliśmy. Także możemy bardzo fajnie sobie odtworzyć historię naszego nurkowania i zobaczyć, że to zdjęcie robiliśmy na głębokości 20 metrów, to na głębokości 15, to przy wynurzaniu, to na, na przykład przy stanku bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajnie to obudowa pokazuje i możemy porównywać sobie właśnie odczyty nurkowania. I widać, że są różnice w stosunku do zegarka czy do samej obudowy. Także mamy dwa niezależne komputery nurkowe. Wydawało mi się, że będzie tak, że obudowa po prostu pobiera dane z zegarka, a jednak nie ma wbudowany czujnik głębokości i ona jest samodzielnym komputerem nurkowym wraz z iPhone'em. Podczas testów, kiedy testowałem ten iPhone, taki mały minusik, iPhone mi się po prostu w tej obudowie przegrzał. Robiłem testy w deep spocie, no tam wiecie, tam woda jest bardzo ciepła i widać, iPhoneowi było zbyt gorąco w obudowie, jeszcze nagrywając film, jeszcze nagrywając zrzuty ekranu i tak dalej, iPhone się po prostu przegrzał i pod koniec nurkowania wyświetlił komunikat, że jest przegrzany i prosi się o wyłączyć go i go troszeczkę schłodzić. No, teraz takie moje użytkowanie. Nurkowałem w dwóch warunkach, czyli w wodach ciepłych, basen Deep Spot i koparki Jawożno. I w żadnych z tych akwenów ta obudowa nie sprawiała mi trudności. Już wiem, że brakuje mi dodatkowych uchwytów i oświetlenia i lamp do tej obudowy, ale jak na pierwszy raz i takie pierwsze w ogóle podejście do fotografii podwodnej czy kręcenia wideo, super rozwiązanie. Super rozwiązanie, naprawdę nie trzeba inwestować tysięcy złotych w jakieś obudowy do poważnych aparatów, kupować na aparaty oświetlenia. Mamy iPhona bierzemy sobie taką motobudowę, obudowę, jeżeli nurkujemy rekreacyjnie, czy gdzieś tam na wyjazdach, być może jakimś safari nurkowym, moim zdaniem świetne rozwiązanie. Minusem tutaj nie będzie, tak powiem szczerze, ta obudowa, tylko minusem będzie sam iPhone, z którego korzystacie, no bo tak, musi on być non-stop naładowane jeżeli jesteśmy na jakimś wyjeździe i korzystamy z tego telefonu, no to bateria w tym iPhone'ie może być rozładowana, wsadzamy ją do obudowy, no i nie nakręcimy filmów, bo jest słaba bateria, także należy Pamiętać o tym, żeby naładować iPhone'a przez wrzucenie do obudowy. Obudowa łączy się z iPhone'em poprzez Bluetooth, więc jeszcze transmisja danych Bluetooth musi być włączona. No i to naprawdę drenuje baterię w telefonie, ale na takie dwa-trzy nurkowania moim zdaniem iPhone' spokojnie wystarcza, żeby nagrać jakieś fajne wideo pamiątkowe, zwłaszcza z takich wyjazdów na zimnych wodach. Czy używanie w suchych rękawicach sprawiało problem? Absolutnie nie. Te guziki są naprawdę duże, ciężkie i łatwo je wyczuwać nawet w rękawicach. Nie było najmniejszego problemu, jeżeli chodzi o e, korzystanie z nich. Ja sobie przypiąłem obudowę do. Założyłem sobie taką gumkę i sznur, na który jest złączony do zestawu, na, na rękawice i obudowa w ogóle nie przeszkadzała podczas nurkowania. Już wiem, co sobie pomodyfikuję, co sobie dokupię, ale na razie jestem bardzo zadowolony z tego urządzenia. Tak samo jak z Apple Watcha, i mam nadzieję, że pojawi się coraz więcej jakichś ciekawych tego typu urządzeń, które urozmaicą nasze to nurkowanie rekreacyjne, a może i nie tylko. Dzięki za zobaczenie tego bonusowego odcinka. Zapraszam do subskrypcji i wspierania podcastu na Patronite lub innych platformach, bo to dzięki Wam powstają właśnie tego typu odcinki. Miłych i bezpiecznych nurkowań.